USA odpowiadają na działania Łukaszenki, USA wznawiają sankcje wobec Białorusi. Departament Stanu ostrzegł Amerykanów przed podróżami na Białoruś. Rzeczniczka Białego Domu przekazała również, że administracja prezydenta Joe Bidena podjęła decyzję o wznowieniu sankcji wobec tego kraju. To odpowiedź na incydent z uziemieniem samolotu linii Ryanair przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała w oświadczeniu, że incydent stanowi bezpośrednią zniewagę dla międzynarodowych standardów. Zbiegło się to z narastającą falą represji reżimu Łukaszenki wobec narodu białoruskiego. W związku z tym Departament Stanu ostrzegł Amerykanów przed podróżami na Białoruś. Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego wezwała przewoźników pasażerskich USA do zachowania szczególnej ostrożności przy rozważaniu lotów w białoruskiej przestrzeni powietrznej. 3 czerwca 2021 roku USA ponownie nałożą pełne sankcje na 9 białoruskich przedsiębiorstw państwowych. Amerykanów będzie obowiązywał zakaz angażowania się w transakcje z tymi podmiotami. Współpraca z Unią Europejską w sprawie sankcji. We współpracy z Unią Europejską i innymi sojusznikami USA opracowuje listę sankcji przeciwko reżimowi Łukaszenki, obwinionemu o naruszenie praw człowieka, korupcję, sfałszowaniem wyborów w 2020 roku oraz współudział w wydarzeniach 23 maja. Ministerstwo Skarbu pracuje nad zwiększeniem uprawnień do nakładania sankcji. Resort Sprawiedliwości, w tym FBI, współpracują w sprawie reakcji na incydent z europejskimi partnerami. Waszyngton rozważa zawieszenie umowy z 2019 roku o usługach lotniczych USA Białoruś. Podejmujemy te środki wraz z naszymi partnerami i sojusznikami, aby pociągnąć reżim do odpowiedzialności za jego działania i zademonstrować nasze poparcie aspiracji narodu białoruskiego, głosi oświadczenie. Apeluje do Łukaszenki, aby zezwolił na międzynarodowe śledztwo w sprawie wydarzeń z 23 maja, natychmiast uwolnił wszystkich więźniów politycznych i rozpoczął wszechstronny i prawdziwy dialog polityczny z liderami opozycji demokratycznej i grupami społeczeństwa obywatelskiego wiodący do wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich pod auspicjami i monitoringiem OBWE. Pogwałcenie norm międzynarodowych. Psaki informuje w oświadczeniu, że Waszyngton przyłączył się do publicznego potępienia wydarzeń z 23 maja m.in. na forum ONZ, OBWE, G7 oraz NATO. Będziemy kontynuować nasze działania w tych gremiach, aby podjąć akcję przeciwko reżimowi Łukaszenki za jego pogwałcenie norm międzynarodowych oraz podważanie demokracji i praw człowieka, zapewnia rzeczniczka Białego Domu. Samolot linii Ryanair, lecący zatem do Wilna, został zmuszony do 23 maja do lądowania w Mińsku po informacji o rzekomym ładunku wybuchowym na pokładzie. Władze białoruskie zatrzymały opozycyjnego aktywistę Ramana Pratasiewicza i jego partnerkę, Rosjankę Sofię Sapiegę.